Informacje dnia, Edyta Lewandowska. Zapraszam. W prokuraturze krajowej za chwilę oświadczenie. Prokuratura wezwała dziś na przesłuchanie Donalda Tuska, byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej. To przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie nieprawidłowości po katastrofie smoleńskiej. Donald Tusk przed wejściem do prokuratury udzielił dziennikarzom krótkiej wypowiedzi. Odpowiedział m.in. na pytanie, dlaczego nie zachęcał swoich zwolenników do przyjścia dziś przed budynek prokuratury. Będę przesłuchiwany w sprawie smoleńskiej i myślę, że to jest sprawa, z którą muszę się uporać. A to muszę już na swoje barki. Nie chciałbym, aby ci wszyscy, którzy protestowali w sprawach sądu, w sprawach demokracji, żeby nie brali tych ciężarów, które ja muszę wziąć na siebie. Śledztwo, w którym Donald Tusk składa zeznania jako świadek, jest prowadzone w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku. Jak napisano w komunikacie prokuratury, obejmuje ono m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej, ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do sekcji. Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski. To zdaniem śledczych uniemożliwiło wykrycie szeregu błędów związanych z identyfikacją ciał. Przypomnę, czekamy na oświadczenie prokuratury w sprawie przesłuchania Donalda Tuska i to oświadczenie będziemy transmitować na naszej antenie. A teraz kolejne informacje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejną falą upałów w południowej Polsce. W województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Temperatura może tam sięgnąć nawet 36 stopni. W nocy ma być około 22. Dla województw mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, lubelskiego i części wielkopolskiego obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia. Tam temperatura będzie nieznacznie tylko niższa, sięgnie 32 stopni. Dodatkowo w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie w ciągu najbliższej doby mogą wystąpić burze z gradem. Upał sprzyja pożarom lasów. Od początku sierpnia wybuchło ich ponad 70. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączek zapewnia, że mimo dużej liczby interwencji nasze lasy są bezpieczne. Te pożary w większości przypadków wykrywane są w zarodku, bardzo szybko gaszone i obejmują niewielki obszar. Natomiast niestety tutaj trzeba przypomnieć, że na 10 pożarów, do których dochodzi w polskich lasach, 9 z nich powoduje człowiek. Paweł Frączek mówi, że podczas upałów można bardzo łatwo wywołać pożar lasu. Najczęstszymi przyczynami jest chociażby wyrzucanie niedopałków papierosów, rozpalanie ognisk, a także poruszanie się pojazdami po drogach, które nie są udostępnione dla ruchu publicznego. Dodajmy jeszcze, że upały przyczyniają się także do pożarów w rolnictwie. Od niedzieli było ich 216, najwięcej 45 w województwie łódzkim. I informacje z zagranicy. W Abchazji podsumowano straty po wczorajszej eksplozji w magazynie amunicji. Według lokalnych mediów co najmniej 2 osoby nie żyją, a 60 zostało rannych. W tym separatystycznym regionie Gruzji od 2008 roku stacjonują oddziały rosyjskiej armii. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji w wojskowych magazynach amunicji, które zlokalizowane są w okolicach miejscowości Primorskoje. Pierwszy wybuch był tak silny, że w okolicznych domach powylatywały szyby z okien i trzeba było ewakuować miejscową ludność. Kolejne eksplozje pocisków zgromadzonych w arsenale trwały około 4 godzin. Według agencji TASS 2 zabite osoby to turystki z Rosji, które wracały do hotelu z konnej wycieczki. Także wśród 60 rannych jest co najmniej 35 Rosjan. Rosyjskie biura turystyczne twierdzą, że to ostatnie zdarzenia, także wcześniejsze informacje o napadach na wczasowiczów spowodują ograniczenie ruchu turystycznego w tym rejonie Morza Czarnego. W 2008 roku po gruzińsko-rosyjskiej wojnie Abchazja ogłosiła niepodległość i wypowiedziała posłuszeństwo rządowi w Gruzji. Od tamtej pory na jej terytorium stacjonuje rosyjska armia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Włoska prokuratura przedstawiła dowody na współpracę załogi statku niemieckiej organizacji pozarządowej z libijskimi przemytnikami migrantów. Wczoraj Luwenta, statek należący do organizacji Jugend Rettet, czyli Młodzież Ratuje, został zatrzymany w porcie na Lampedusie. Więcej na ten temat z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jak wynika z nagranych filmów, załoga statku częściej niż akcjami ratunkowymi zajmowała się zabieraniem migrantów z łodzi przemytników. Później motorówka z Juventi odholowywała łodzie na libijskie wybrzeże, zwracając je przemytnikom.
Sfilmowano również scenę, w której motorówka przemytników podpływa do statku, zapowiadając przybycie łodzi z migrantami. Z nagrań z 18 czerwca wynika, że trzy łodzie z migrantami podpłynęły do statku w eskorcie motorówek przemytników i libijskiej straży przybrzeżnej. Dzięki podsłuchowi założonemu na statku nagrano działaczkę organizacji Jugendrettet, gdy mówi, że nie wolno przekazywać władzom włoskim zdjęć, na których widać twarze przemytników. To pierwszy przypadek zatrzymania przez włoską policję statku należącego do organizacji pozarządowej. W ostatnim czasie nasiliły się podejrzenia, że organizacje te pomagają przemytnikom ludzi w przewożeniu migrantów z Libii do Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Godzina 11:35. Czekamy na oświadczenie prokuratury w sprawie przesłuchania Donalda Tuska, a przed prokuraturą jest reporterka Polskiego Radia Ewa Wasążnik. Co się w tej chwili dzieje przed prokuraturą? W tej chwili cały czas czekamy na połączenie sprzed prokuratury. Były premier był już w tej sprawie wzywany na 5 lipca, ale się nie stawił z powodu obowiązków przewodniczącego Rady Europejskiej. Tym razem jego pełnomocnik zapewnia, że były premier do Warszawy przyjedzie. Śledztwo, w którym Donald Tusk ma złożyć zeznania jako świadek, jest prowadzone w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku. Jak napisano w komunikacie prokuratury, obejmuje ono między innymi ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej, ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji. Mamy już połączenie z Ewą Wasążnik, z naszą reporterką, która jest przed prokuraturą. Co się w tej chwili dzieje? W tej chwili przede wszystkim czekamy na to oświadczenie zapowiadane na godzinę 11:30. To w jednej części gmachu przy Rakowieckiej, a przed drugim wejściem, kilkanaście metrów stąd, oczekują ale zwolennicy i przeciwnicy na Donalda Tuska, który w tej chwili w prokuraturze zeznaje. Te osoby towarzyszą mu właściwie od samego początku, kiedy tutaj przed godziną 10 się pojawił. I coraz mniej liczni i coraz mniej głośnie manifestują swoje albo poparcie, albo sprzeciw wobec dzisiejszego szefa Komisji Europejskiej. To przesłuchanie trwa mniej więcej od godziny 10, tak jak ono było zaplanowane. Donald Tusk przyjechał tutaj chwilę przed godziną 10, odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy, w których między innymi oświadczył, że nie będzie unikał przede wszystkim odpowiedzialności za sprawy związane z katastrofą smoleńską, a po drugie ocenił, że to przesłuchanie dzisiejsze jest wybitnie polityczne. To słowa Donalda Tuska, a jeśli chodzi o zwolenników i przeciwników, no to jedni mają go za bohatera, inni nazywają go wprost zdrajcą. Temperatura tej manifestacji spada. I tutaj musimy w tym momencie przerwać, bo zaczęła się konferencja prokuratury w sprawie przesłuchania Donalda Tuska. W przesłuchaniu uczestniczy pełnomocnik pana premiera, mecenas Roman Gierek. Przesłuchanie pana Donalda Tuska przeprowadzane jest w toku śledztwa, które dotyczy niedopełnienia obowiązków w kwietniu 2010 roku przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ówczesnych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Miały one polegać na nieuczestniczeniu w sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej na terenie Federacji Rosyjskiej, a także wbrew obowiązującym przepisom kodeksu postępowania karnego na nieprzeprowadzeniu tych sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski. Konieczne jest zatem w toku śledztwa przesłuchanie szeregu osób, które posiadają wiedzę na ten temat, w tym także pana premiera Donalda Tuska. W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową Zespół Śledczy nr 1 przeprowadzono szereg ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Ekshumacje te wykazały szereg nieprawidłowości. Stwierdzono je w ponad połowie przypadków. Nieprawidłowości te dotyczą głównie zamiany ciał ofiar katastrofy smoleńskiej bądź umieszczeniu w trumnie ciał więcej niż jednej osoby.
Z uwagi na to, iż czynność przesłuchania pana premiera Donalda Tuska jest w trakcie, w tym momencie prokuratura nie udziela szerszych informacji na temat tej czynności procesowej. Informacje takie zostaną przekazane państwu, a także opinii publicznej po zakończeniu przesłuchania. Dziękuję państwu serdecznie. Pytanie, panie prokuratorze, kilka godzin, czy długie przesłuchanie, czy krótkie? Czas trwania każdej czynności procesowej, w tym także przesłuchania świadka, również pana premiera Donalda Tuska, uzależniony jest od szeregu czynności, w tym między innymi od treści zeznań składanych przez świadka. W związku z tym w chwili obecnej nie można prognozować, jak długo będzie ta czynność trwała. A czy spisywane są ręcznie też te zeznania ostatnio? Czynności są protokołowane za pomocą komputera. Tak jak powiedziałem, w toku tego postępowania konieczne jest przesłuchanie szeregu osób, które posiadają wiedzę na temat niedopełnienia obowiązków przez ówczesnych funkcjonariuszy publicznych. W związku z tym prokuratorzy uznali, że konieczne jest także przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska. Ile osób do tej pory zostało przesłuchanych w tym postępowaniu? Kilkanaście? Szczegółowe informacje na temat tego postępowania będą udzielane po zakończeniu czynności procesowych. Czy prokuratura zakłada postawienie zarzutów komukolwiek w tym śledztwie? Postępowanie, w toku którego w dniu dzisiejszym przesłuchiwany jest pan premier Donald Tusk, znajduje się aktualnie w fazie in rem, to znaczy w toku tego postępowania do chwili obecnej nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Premier Donald Tusk dzisiaj, wchodząc na to przesłuchanie, mówił, że był już w tej sprawie przesłuchiwany przez prokuraturę i że właściwie nic nowego nie ma do dodania i że wszystkie wyjaśnienia, które mógł złożyć, złożył. Czy państwo tamte wyjaśnienia znają, czy uznajecie je za niewystarczające, czy też pojawiły się jakieś nowe okoliczności, które wymagają wyjaśnienia? Chciałem podkreślić jeszcze raz z całą stanowczością, że pan premier Tusk w dniu dzisiejszym przesłuchiwany jest w charakterze świadka. W związku z powyższym pan premier Tusk składa zeznania. Jest to bardzo ważna okoliczność, na którą chciałem zwrócić uwagę. Prokuratorzy zespołu śledczego numer 1 Prokuratury Krajowej, którzy prowadzą to postępowanie, po głębokiej, szczegółowej analizie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego uznali, że konieczne jest przesłuchanie między innymi pana premiera Donalda Tuska. Pan premier oraz pan Roman Giertych między słowami mówili, że to jest sprawa polityczna, to przesłuchanie. Jak pan to skomentuje? Prokuratorzy podjęli czynności procesowe po szczegółowej, wnikliwej analizie materiału dowodowego. Opierają się tylko i wyłącznie na konieczności poczynienia szczegółowych i wszechstronnych ustaleń w toku tego śledztwa, a czas przesłuchania pana premiera Donalda Tuska uzależniony jest między innymi od uzgodnienia terminu tego przesłuchania z jego pełnomocnikiem panem Romanem Giertychem. Czy w tym postępowaniu będzie przesłuchany prokurator Pasionek? W toku tego postępowania, jak wielokrotnie pan prokurator Marek Pasionek podkreślał na spotkaniach z dziennikarzami, ale także na spotkaniach z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, pan prokurator Marek Pasionek został przesłuchany. Czy możemy spodziewać się jeszcze konferencji prasowej prokuratury? Szczegółowe informacje na temat tego postępowania, szersze informacje, a także na temat przebiegu czynności procesowej zostaną państwu przedstawione po zakończeniu przesłuchania pana premiera Donalda Tuska. Dziękuję. I łączymy się ponownie z naszą reporterką, która jest przed prokuraturą, Ewą Wasążnik. Szczegółowe informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności procesowych. To jest komunikat prokuratury krajowej. To oznacza właściwie, że dzisiaj niczego się na razie przynajmniej nie dowiedzieliśmy, jeśli chodzi o przesłuchanie Donalda Tuska. No, trudno też było się spodziewać, że cokolwiek prokuratorzy na ten temat już na tym etapie oświadczą. Przypomnijmy, że to przesłuchanie trwa dopiero od półtorej godziny, więc trudno się spodziewać, że jakieś już wnioski pojawią się na tym etapie. Mamy za to zapewnienie prokuratury, tak jak wspomniałeś, że po zakończeniu przesłuchania byłego premiera prokuratorzy podsumują to, co wydarzyło się dzisiaj, a być może również podsumują cały dotychczasowy
przebieg śledztwa w wątku właśnie badającym udział polskich prokuratorów, a raczej brak udziału polskich prokuratorów w sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej w Moskwie. Przed prokuraturą była reporterka Polskiego Radia, Ewa Wasążnik. Przesłuchanie, jesteśmy po przesłuchaniu Donalda Tuska w prokuraturze. Czas na naukę. Artur Wolski, dzień dobry. Naszym głównym bohaterem będzie roczny raport epidemiologii chorób zakaźnych opublikowany w Niemczech 12 lipca 2017 roku. A o komentarz poproszę pana profesora Andrzeja Horbana, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępcę dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie Przeniszko. Panie profesorze, w niemieckich portalach internetowych od roku pojawiają się informacje, że zaobserwowano w tym kraju 23% wzrost zachorowalności na gruźlicę. To spójrzmy na Polskę. Czy możemy powiedzieć, że skutecznie monitorujemy gruźlicę? I właściwie dlaczego ta choroba, panie profesorze, może stanowić problem medyczny, ale też i społeczny, który trudno przecież jest zamknąć w obszarze jednego państwa? To prawda. Akurat z tym, że jeżeli chodzi o gruźlicę, to my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Znaczy mamy cały czas gruźlicę, szczyt zachorowań był w czasie II wojny światowej i po, kiedy potworna bieda i brak leków i tak dalej. Szczęśliwie wtedy udało nam się stworzyć bardzo dobrze, bardzo sprawnie działający system opieki medycznej, który nie został zdemolowany do tej pory. Liczba przypadków gruźlicy spada co roku w Polsce. Związane jest to z tym, że my te 40 parę lat temu, już 50, prowadziliśmy system, który teraz niedawno odkryli Amerykanie, ładnie to nazwali DOT, Direct Observe Therapy, czyli leki podawane pod nadzorem. A my to prowadziliśmy 50 lat temu w postaci poradni przeciwgruźliczych i specjalnych oddziałów przeciwgruźliczych. Ludzie chowani, hospitalizowani w szpitalach przeciwgruźliczych, gdzie dostawali te leki pod kontrolą. Co ważniejsze, byli wypuszczani dopiero wtedy, kiedy lekarz uznał, że już nie prądkują, czy nie zakażają innych. Również niesłychanie ważnym elementem był nadzór nad członkami rodziny ludzi żyjących w tym samym środowisku. I ostatnim elementem, który nadal działa, to jest prawidłowe leczenie tych chorych pod kontrolą. Efekt jest taki, że my właściwie nie mamy szczepów wielolekoopornych w Polsce. Co to oznacza? To znaczy, że mamy czym leczyć, ponieważ szczep wielolekooporny jest rzeczywiście wielolekooporny i pacjent praktycznie jest niesłychanie trudny. Ja ciągle pracuję w tej wojewódzkiej statystyce medycznej, także u nas i tu jest problem. Informacji może zgonów z powodu gruźlicy. Tu niestety mamy kłopot nie tyle z Niemcami, tylko z naszymi sąsiadami z drugiej strony, dlatego że tam odsetek szczepów wielolekoopornych rośnie w sposób zatrważający. W niektórych krajach, w niektórych okolicach nawet sięga 30-40% zakażonych pacjentów. Ale myśli pan profesor o Białorusi, Ukrainie? Myślę o Ukrainie, myślę o Rosji. To są główne kraje, w których są objęte tą epidemią. Bardzo trudno jest wytłumaczyć naszym kolegom, epidemiologom i lekarzom od gruźlicy w tamtych terenach, że należy tych chorych leczyć porządnie, bo jeżeli nie, no to się właśnie będzie miało to, co się już ma. No dobrze, a przecież granice są otwarte, ci ludzie do nas przyjeżdżają. Czy to oznacza, że to możemy mieć kłopot? To oznacza, że możemy mieć kłopot. To oznacza, że mamy już kłopot, bo pojawiają się chorzy stamtąd, którzy są w Polsce w sposób legalny albo nielegalny i chorują na taką postać gruźlicy. Jak ich leczymy, jeżeli to jest gruźlica lekooporna? No, Polska jest krajem trochę bardziej rozwiniętym, w związku z tym mamy nowe leki, które działają w tym przypadku, ale leczenie jest bardzo trudne i połowa tych pacjentów czy tak czy siak umiera. Oni wymagają hospitalizacji? Oni wymagają hospitalizacji, to bezwzględnych hospitalizacji. Nawet chodziło o ochronę i naszych współobywateli, ale chodziło również i o ochronę personelu. Personel jest tak samo narażony na zakażenie takimi prądkami. To jest rzeczywiście wyjątkowo groźny patogen. Czyli to stanowi pewien problem medyczny dla nas i łatwe w leczeniu to nie jest. Nie jest. Panie profesorze, lato to czas szczególnie wzmożonej ruchliwości, przemieszczania się z miejsca na miejsce.
Jakiego typu zakażenia i gdzie możemy sobie zafundować? No, chyba najbezpieczniejsza jednak jest nadal Europa, bo dlatego, że mamy te same patogeny, do których jesteśmy generalnie przyzwyczajeni. Ten sam podtyp Escherichia coli, bardzo sprawnie działający system. Także dzisiaj się nic nie dowiemy, proszę Państwa, co tam ten. W związku z tym generalnie rzecz biorąc, wycieczki czy wyjazdy do Europy są dość bezpieczne. Dużo gorzej jest, jeżeli zaczynamy się wybierać trochę dalej. Zaczynamy przywozić genotypy wirusa HCV z Egiptu. Tam ulegamy zakażeniu. Wiesz, oni mają inny, my mamy inny. I co się potem dzieje, jeżeli sobie coś takiego zafundujemy? To akurat jesteśmy w stanie to leczyć. W każdym miejscu Egiptu możemy to złapać, dlatego że 20% społeczeństwa w Egipcie jest zakażone HCV. A objawy i co się dzieje? A najczęściej się nic nie dzieje, ponieważ tak. Ostry okres. Czyli mogą umrzeć jest w Egipcie, na gruźlicę narody. Taka jest, proszę Państwa. Aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach i przemierzasz swoją ojczyznę. Jedziesz bocznymi, wąskimi drogami. Teren jest pagórkowaty. Raz więc jesteś w dolinie, raz na wzgórzu, skąd rozciąga się piękny widok na całą okolicę. Pola tworzą płaszczyznę różnokolorową i różnokształtną powierzchnię, przedzieloną rzekami, jeziorami lub lasami. Na horyzoncie widać też małe, zagubione w tym pięknym krajobrazie wioski. Na polach pracują maszyny, które zbierają owoce, które urodziła ziemia. Na niektórych polach są podorywki, które przygotowują ziemię na przyszłe zasiewy. Patrząc na tę dzisiejszą polską wieś, przypominają ci się czasy, kiedy ty pomagałeś swojemu ojcu w pracach polnych. Jak jeździliście koniami, które ciężko musiały zarabiać na worek owsa, orząc, broniąc i siejąc. Wozy były drabiniaste, a drogi polne. Ten trudny czas pracy na roli był często nagradzany pięknym śpiewem skowronka, czy gdy była słota, krakaniem wron. Pamiętasz też zapach ziemi, wyjątkowy i piękny. Wiele się zmieniło na tej polskiej wsi, ale czy na lepsze? Praca zapewne lżejsza, bo większość prac wykonują maszyny, ale człowieka się nigdy nie zastąpi. To on czyni sobie ziemię poddaną, bo tak chciał Stwórca, Pan. Jadąc, dziękujesz za to wszystko Bogu. Panie profesorze, czy mamy tutaj jakieś informacje medyczne o nowych chorobach, które zostały przywiezione do Polski z obywateli? Medytacja świętego Jana Pawła II. Każdy człowiek nosi w sobie niewypowiedzianą cenę. Otrzymuje tę cenę od Boga, który sam stał się człowiekiem. Objawił boskość zadaną poniekąd człowiekowi i stworzył nowy porządek międzyludzkich odniesień. W tym nowym porządku człowiek jeszcze bardziej jest owym jedynym na ziemi stworzeniem,
którego Bóg chciał dla niego samego, a równocześnie ową podobną do Boga istotą osobową, która w pełni może się urzeczywistnić tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Odkupienie jest więc otwarciem oczu ludzkich na cały nowy porządek świata, zbudowany wedle zasady bezinteresownego daru. Jest to porządek dogłębnie osobowy, a równocześnie sakramentalny. Odkupienie bowiem potwierdza sakrum całego stworzenia, potwierdza sakrum człowieka stworzonego mężczyzną i kobietą, a źródło tego sakrum jest w świętości Boga samego, który stał się człowiekiem. On, będąc sakramentem Boga, obecnego w świecie, przemienia ten świat w sakrament dla Boga. W kontekście odkupienia, które dokonało się poprzez ofiarę z ciała i krwi Chrystusa, staje się bardziej przejrzysta sakralność ciała ludzkiego, nawet wówczas, gdy to ciało jest najbardziej wyniszczone czy zdeptane, tak jak wyniszczony był Chrystus w czasie swojej męki. Ciało ludzkie ma swoją godność, która płynie też z tego sakrum, zarówno ciało mężczyzny, jak i ciało kobiety. Odkupienie dokonane w ciele stwarza jak gdyby szczególny wymiar świętości ciała ludzkiego. Także dzisiaj cały dzień będziemy mieć, proszę Państwa, no dyskusji nie będzie, Tuska nie będzie, ale coś, opinie na koniec, podsumowanie dnia.